Witam wszystkich dzisiaj. Krótki demontaż zbiorniczka na spryskiwacze. Czyli tego zbiorniczka, on ma tutaj 5,5 litra. To jest troszeczkę inny demontaż niż zbiorniczek 3,5 litrowy. On jest większy i są większe problemy z tym, żeby go tutaj stąd wyciągnąć. Także zabieramy się za robotę. Zacisk. Się ma to śpieszyć. Tutaj na bok. O, się tutaj troszeczkę zaprze. Jest spokój. Teraz możemy zobaczyć, co się dzieje. Tutaj jeszcze jest taka zapinka. Może ją nie widać. Się ściąga przewód. O, taka mała zapinka jest. Najpierw ją przesuwamy od siebie i teraz ją ciągniemy troszeczkę do góry. O, można ją niechcący łamać. Tutaj i go do góry.
Voilà. To jest cały zbiorniczek. Oj, mi się pola tutaj. Tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Co się może dziać, czemu może przeciekać? Ta pompka tutaj wchodzi. Proszę bardzo. O, tak on wygląda. Do przednich spryskiwaczy. I tu jest gumka. Najczęściej na tej gumce znajduje się syf, brud, kurz i tak dalej. Więc dlatego czasem jest, wystarczy tylko dobrze go wytrzeć w szmatce. O. Może zobacz, jak jest brudna ta szmatka. Tu go raz wytrzeć. Tu to samo powycierać z kurzów. Następnie na pompce. To samo tutaj. Sprawdzić, czy te gumki tutaj, o-ringi, czy one są tutaj, czy one są dobre, bo czasem też mogą przypuszczać i na wężu będzie ciśnienie, będzie i będzie wybijać. Montujemy go z powrotem. Sam wchodzi. Tak tutaj ta pompka wygląda. Jak już mówiłem wcześniej, te przewody są specjalnie powyginane. Jedna idzie do przodu, druga idzie do tyłu. Żeby sobie ją pomylić. Wystarczy tutaj ją wyczyścić. Ewentualnie tutaj może też podciekać z tego, więc trzeba ściągnąć te przewody. Wyczyścić szmatką z sucha i założyć je od nowa. Jeśli dalej będzie przeciekać, to wiadomo, że gdzieś w zbiorniczku może być dziura. Co do tego, gdzie jest ta dziura, nie wiem, musicie sami ją znaleźć. Zobaczymy, czy gdzieś będzie ciekło, czy przeciekało, czy jak. Czy będzie mu się chciało pracować. Sucho. Tu troszeczkę podcieka, ale mi nalało się z góry, także nie wiem. Jest tak do 100% będzie ciekło tutaj. Tutaj możemy zobaczyć, czy on cieknie, czy nie, ale z drugiej strony jest naprawdę ciężko to zobaczyć. Jeśli spodobał Wam się ten filmik na temat demontażu tego zbiorniczka w samochodzie z grupy Volkswagen, będzie pasował prawdopodobnie do Volkswagena Golfa Trójki, Bory, Seata, oczywiście do Skody też jak najbardziej. To subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce.